Gminy mają określoną pulę pieniędzy na remonty mieszkań komunalnych. Te nie zawsze są wystarczające. Dodatkowo często jest tak, że oddawane przez najemców lokale nie nadają się do dalszego zamieszkania bez wcześniejszej modernizacji czy naprawy. Podobnie jest w Trzciance. Tutaj z pomocą przychodzi program Mieszkanie za remont. Myślę, że nie jest to najgorsze rozwiązanie, chociażby dlatego, że każdy by sobie zrobił tak, jakby chciał, ale mieszkanie by już po prostu miał. Zainwestuje swoje pieniążki i będzie szanował to mieszkanie, a przy tym dostanie prawdopodobnie dużo szybciej, aniżeli czekając na mieszkanie nie wiadomo jak długo. Program kierowany jest dla osób, które są wpisane na gminną listę oczekujących na lokum. Ci muszą spełnić kilka warunków. Jednym z nich jest zadeklarowanie wykonania remontu mieszkania na swój koszt. Dzięki temu mogą szybciej otrzymać lokal. Gmina Trzcianka udostępniła 4 takie mieszkania. 3 w mieście, a 1 w pobliskich Przyłękach. Mieszkaniec ma 5 miesięcy na to, żeby wykonać ten remont. Oczywiście ten odbiór musi być przeprowadzony przez nasz trzciański TBS. Czy wszystko zostało zrobione zgodnie z tymi założeniami. I wówczas możemy podpisać umowę najmu z taką osobą na kolejne miesiące i lata. Koszt remontu mieszkania komunalnego to zwykle kilkanaście tysięcy złotych. Chętni do udziału w programie mogą się zgłaszać do Trzcianeckiego TBS do końca kwietnia.